Scenariusz. Opowiadanie o dzikim zachodzie. Małe miasteczko, osada na granicy Teksasu i Meksyku. Było otoczone palisadą i płytką rzeczką, która płynęła nawet największą suszę. Po środku stał kościół z wysoką wieżą. Wszyscy jak jeden mąż dorabiali do pensji. Ludność osady nie była liczna. Każdy musiał pracować, lecz samej pensji nie utrzymałby się przy życiu. W tej osadzie Tommy Urban był szeryfem. Jego ojciec dentysta chore zęby wyrywał i potrafił wyciągnąć kulę z rany, a w wolnych chwilach konie podkuwał i zajmował się kowalstwem. W młodości Tom miał kobiety, lecz nie ożenił się. Najbardziej wgryzła mu się głęboko w serce Daisy, której nie mógł zapomnieć. Dostał od niej w podarku kolta i klacz. Klacz nazwał Daisy, a na kolcie był zagrawerowany napis Daisy. Niestety, jako stary człowiek, bardzo tego żałował, że nie ożenił się. W zasadzie dużo było jego nieślubnych córek, które kochały go i dbały o jego bezpieczeństwo, dzięki ich narzeczonym. W sąsiedztwie, na górze, w rezerwacie, była indiańska osada. Dobrze żyła z Indianami. Wioska dobrze żyła z Indianami. Osady nikt nie napadał, ponieważ nie było co ukraść, a osada była dobrze broniona przez wszystkich mieszkańców i sąsiadów Indian. Tom Urban najmniej zarabiał ze wszystkich mieszkańców, ponieważ nie dorabiał w innym zawodzie. Praca jego była bardzo wyczerpująca i czasochłonna. Co noc od 21 do 5 rano czuwał i pilnował osady, a od 5 do 21 całe miasteczko czuwało. Z 6 do 14 odsypiał służbę. Tommy Urban lubił suszę, ponieważ widoczność była doskonała, a bandyci byli bardzo wyczerpani i nie mieli najmniejszej ochoty napadać. Natomiast gdy padał deszcz, Tom wchodził na wieżę kościelną i obserwował okolice z czterech stron świata. Po obiedzie Tom codziennie strzelał do butelki i zawsze trafiał. Osada jakoś nie rozbudowywała się, ponieważ wszyscy znali się na wylot i dużo osób chciało jak najszybciej opuścić to miejsce. Mogli wziąć ze sobą najcenniejsze rzeczy. Natomiast chałupy nie mogli sprzedać, ponieważ szła w ręce nowożeńców. Osada nie miała funduszy na budowę nowej chaty, tylko na reparację. Tak samo osada nie przyjmowała ze względów bezpieczeństwa nowych obcych ludzi. Tylko trzymała się rodowitych obywateli, a ci, co wyjechali z osady, nie mieli prawa powrotu. Natomiast dla rodowitych mieszkańców osady chałupy były za darmo. Nie było żadnych opłat. Osada składała się z ludzi uczciwych i nie było żadnych przestępstw, ponieważ wszyscy o wszystkich wszystko wiedzieli. W czasie nocnej służby ćwiczył rzut lasem, ale nie bardzo mu to wychodziło. Historia Dzikiego Zachodu zakończyła się.
Posada stała się skansenem. Tom Jurben dostał wysoką emeryturę rządową i ożenił się z Indianką, wdową po zmarłym przyjacielu, któremu życie uratował. Skansenie dodatkowo Tom poprowadzał wycieczki i opowiadał zasłyszane historie o dzikim zachodzie.